Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Nikodem Wojciechowski i razem z moim przyjacielem Kurczakiem Alkiem zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Kurczak Alek poznaje utwory Chopina. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawimy Wam razem z Alkiem kolejne znane utwory Fryderyka Chopina, a mianowicie mazurki z opusu 17. Mazurek B-dur numer 1 i mazurek E-moll numer 2. Na początek chciałbym powiedzieć parę słów na temat gatunku muzycznego, jakim jest mazurek. Mazurki to miniatury taneczne. Stanowią najliczniejszą grupę utworów Fryderyka Chopina. Chopin napisał 57 mazurków, które opublikował w 11 opusach. Dwa mazurki postanowił wydać bez nadania im opusu, kilkanaście z kolei pozostawił w rękopisach. Oprócz polonezów, który to gatunek został przeze mnie omówiony w poprzednich odcinkach, mazurki stanowią najbardziej polskie z utworów Chopina. Chopin komponował mazurki niemal całe swoje życie, począwszy od 1825 roku. Alku, przypomnij mi proszę, ile wtedy lat miał Chopin? Chopin miał wówczas 15 lat. Tak, Chopin komponował mazurki począwszy od roku 1825, kiedy miał 15 lat, aż do roku 1849. Teraz omówię cechy charakterystyczne mazurków Chopina. Chopin w mazurku wykorzystywał elementy trzech tańców ludowych: mazura, kujawiaka i oberka. Jakie cechy charakterystyczne mają te trzy tańce? Proszę spojrzeć. W większości skomponowanych mazurków Chopin łączy dwie odmiany tańca. Najbardziej typowe to zestawienie mazura z kujawiakiem, na przykład w mazurku A-moll opus 17. Rzadziej Chopin zestawia mazura z oberkiem. Często przy tym zmienia rytm i tempo tych tańców, tak że na przykład pojawia się oberek w tempie zwolnionym, charakterystycznym dla kujawiaka. Niekiedy w mazurkach Chopina pojawiają się też elementy innych tańców, jak walca czy poloneza. W mazurkach, oprócz elementów tańców ludowych, możemy dostrzec brzmienia typowe dla kapeli ludowej. Na przykład w akompaniamencie pojawiają się brzmienia imitujące brzęczenie dudów, kozła lub basów. Cechą charakterystyczną mazurków Chopina jest stosowane w ich interpretacji tempo rubato, czyli swobodne przyspieszenia i zwolnienia. Mazurki z początkowych opusów mają małe rozmiary, natomiast mazurki późne stają się rozbudowanymi poematami tanecznymi z rozbudowaną harmonią i polifonią. Chopin w swoich opusach grupował po 3, 4 lub 5 utworów. Na opus 17 składają się cztery mazurki. Mazurek B-dur numer 1, mazurek E-moll numer 2, mazurek As-dur numer 3 i mazurek A-moll numer 4. Podczas dzisiejszej prezentacji omówimy dwa pierwsze mazurki z opusu 17, a mianowicie mazurek B-dur i mazurek E-moll. Utwory te zadedykowane zostały śpiewaczce i przyjaciółce Chopina o nazwisku Lina Freppa.
Obydwa mazurki zostały skomponowane przez Chopina w latach 1830-1833. Proszę, zagraj nam te dwa mazurki. Oczywiście, Alku, zaraz się zagram, tylko pozwolisz, że opowiem o nich jeszcze kilka słów. Mazurek B-dur jest pełen wigoru i dynamizmu w tempie vivo e risoluto, co znaczy żywo, stanowczo. Części zewnętrzne utworu są wzorowane na mazurze. Zauważamy w tym utworze dwa przeplatające się regularnie okresy. W pierwszym przeważa linia melodii, w drugim siła i ekspresja akordów z synkopowanym rytmem. Środek mazurka B-dur, czyli tak zwane trio, to melodia kujawiaka. Kołysze się łagodnie, gra na dolce, czyli słodko. Część ta zawiera dużo ozdobników. Słyszymy tu przednutki, mordenty, melodię przebiegającą ponad akompaniamenty. Proszę posłuchać mazurka B-dur z opusu 17. Z języka włoskiego powoli, ale nie za nadto. Część środkowa nie jest wyodrębniona w tym utworze. Słyszane są jedynie w tej części rytmy mazura lub oberka. Takie rubaszne przytupywanie. Dalej słychać jakby przystępowanie z nogi na nogę w oczekiwaniu na taneczną melodię. Następnie ponownie wraca melodia kujawiaka. Obok nastroju lekkiego ożywienia zauważymy nastrój tęsknoty. Proszę posłuchać mazurka E-moll z opusu 17.
mazurki, przesycone elementami muzyki ludowej, uznawane były za przejaw tęsknoty kompozytora za krajem rodzinnym. Proszę, opowiedz nam teraz jakąś ciekawostkę związaną z życiem Fryderyka Chopina. Oczywiście, Alko. Przyjaciel Chopina, kompozytor Robert Schumann, wygłosił o mazurkach Chopina jedną z bardziej znanych opinii. Powiedział, że są to ukryte wśród kwiatów armaty. Gdyby bowiem car Mikołaj I wiedział, jak niebezpieczny wróg grozi mu w pełnych prostoty melodiach mazurków, zakazałby pewnie tej muzyki. Mazurki, polonezy czy nocturny Chopina były to bowiem utwory, przy których Polacy tęsknili za ojczyzną i które stały się dla Polaków wyrazem patriotyzmu i narodowym symbolem. Na koniec, zgodnie z naszym zwyczajem, chciałbym zadać Wam trzy pytania związane z dzisiejszą prezentacją. Alku, proszę powiedz, jakie to będą pytania? Pytanie pierwsze. Elementy jakich trzech tańców ludowych wykorzystywał Chopin w swoich mazurkach? Pytanie drugie. W jakich latach Chopin skomponował mazurki z opusu 17, B-dur i E-moll? I pytanie trzecie. Który z przedstawionych dzisiaj dwóch mazurków z opusu 17 ma wyodrębnioną część środkową, czyli tak zwane trio? Proszę o udzielanie odpowiedzi w komentarzach pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania jeszcze dodatkowe odnośnie mazurków z opusu 17, B-dur i E-moll, proszę piszcie śmiało, a postaram się na nie odpowiedzieć. Mam jeszcze jedną prośbę, abyście mogli udostępnić ten film znajomym i osobom, które mogą być zainteresowane tym materiałem, aby jak najwięcej osób mogło poznać utwory naszego wspaniałego rodaka. Zapraszam wszystkich na kolejny, piąty już odcinek z cyklu Kurczak Alek poznaje utwory Chopina, w którym to odcinku zostaną przedstawione kolejne mazurki z opusu 17, a mianowicie mazurek Asdur numer 3 i mazurek Amol numer 4. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia!